Who's the best player in the world? Alek Milik. Who's the best player of all time? Alek Milik. 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 First attimo, Cifu! I teraz wszyscy razem! Round 2, go! Zdobyliśmy mistrzostwa świata, pokonując Pesiego. Więc widzowie, myślałem o tym, jak ugruntować naszą pozycję jako GOAT wszystkich GOATów. Teoretycznie moglibyśmy zagrać jeszcze ten jeden sezon w Barcelonie, wygrać z Disneyem Ligę Mistrzów, ale czy pomogłoby to nam w naszej misji? No nie sądzę. I wtedy sobie przypomniałem, że istnieje na tym świecie puchar, który nie został zdobyty przez żadną legendę. Nie ma go ani Krasnar z Argentyny, ani Krzysiek Penaldo, ani Disney. I jest nim azjatycka Liga Mistrzów. I z tego powodu, widzowie, przenosimy się do Saudi Arabii. A dokładnie do Al-Shabaab, gdzie wraz z Grzegorzem Krychowiakiem zdobędziemy tą azjatycką Champions League. Ale zaraz! Pesi leci do Saudi Arabii wraz z Karolem? Więc podsumowując, w tym sezonie zmierzymy się z Krzyszkiem Penaldo w El Nasraj, Leo Pesim w Al-Hilal i Karolem Benzyną Al-Ittihad. Zaczynamy nowy sezon. A no i próbuję zdobyć 1 000 000 subskryberów, więc proszę kliknij na subskrybuj. Tak, tak ty. Z tobą rozmawiam. Wyciągnij rękę z majtek i kliknij na subskrybuj. Dzięki bardzo. Haram. Salamu alejkum, moi drodzy koledzy z drużyny. Pewnie pytacie się, dlaczego ja, Arkadiusz Milik, a.k.a. GOAT, a.k.a. GOAT wszystkich GOATów, a.k.a. Milike, a.k.a. Milidinho, a.k.a. Stop it. Przeszedł w swoim prime do was, do Al-Shabaab. Będę z wami szczery, Habibis. Jestem tutaj tylko z trzech powodów. Po pierwsze, wiem z dobrego źródła, że jeśli Ronaldo miałby wygrać tą azjatycką Champions League, to on zostanie GOATem. Po drugie, to dawno temu obiecałem, że zrewanżuje się Cristiano Ronaldo za tą przegraną w Champions League. Jeszcze się zobaczymy, Ronaldo. I następnym razem, to ja zejdę z boiska jako zwycięzca. A po trzecie, ja, Arkadiusz Milik, GOAT wszystkich GOATów, mam zamiar pobić w tym sezonie rekord najwięcej strzelonych goli w jednym meczu. No i z jakiegoś powodu to sądziłem, że wasza liga będzie najłatwiej do zbombardowania. W pierwszym meczu zmierzymy się z Guangzhou. Dobra, panowie, wiemy, po co gramy. Momentalnie rekord na najwięcej strzelonych bramek w jednym meczu należy do Archie Thompsona, który strzelił aż 13 goli przeciwko amerykańskiej Samoi. Ale po tym meczu to się zmieni. Let's go! Kryja dobrze? Mili przybicie? Wygo pole karne? Fikuje? Gol 1-0. Dawaj, szybko, szybko. Nie mam dużo czasu. Co najmniej 12 goli jeszcze muszę strzelić. Milik? A. Krowiak, prosto padło podanie do Milidinho. Milidinho za szybki dla obrońców. Lubuje. 2-0. Do mnie tutaj. Na gołta. Odczep się. Zwolenia. Gol. To ja jestem nim. Tak dalej, panowie. Jeszcze 10 goli. Milik dostaje piłkę. Podbije sobie ją. Będzie próbował z dystansu. Lewa noga. Gol. Moja. Spierdaję, Chińczyku. Aha. Marzę swoje. Ej. No i widzisz? Po co ci to było? Nigdy nie próbował odebrać gołtowi piłki. Podzwoliłem! Gol! Z sensu! Szkoda! Milidinho z Rainbow Flickiem. Strata niestety. Ale dalej mamy piłkę. Milidinho, lewa noga! Gol! Tutaj? Milik do mnie? Nie! Po co strzelasz? Pierwszy połow do końca, 6-0. Potrzebujemy jeszcze co najmniej 7 goli. Ale zróbmy to szybko. Zabójstwo. Nigdy za dużo! 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 Aha! Jeszcze mamy 5 minut, żeby strzelić 2 gole. I wtedy rekord jest nasz! Milidinho! Z dystansu! Szkora! Tylko ma być do mnie! Do mnie! I! Dalej nasza! Tutaj są wolnie? Mieli przyjdzie? Bro. Ale dalej Leszo! Show! Fa! Dalej, panowie! Pres! Chińczycy nie umieją grać w piłkę! Mam ją! Gol z odbiorem! Milik pędzi! Idzie sam na sam! Gol! Jeszcze jedna bramka i mamy rekord! Szybko! Damy radę! Wierzę w to! Odbiór! Milik!
Ankara Milik! Jest! Mamy to! Oto stoi przed wami GOAT wszystkich GOATów! I nie dość, że mamy rekord najwięcej strzelonych bramek w jednym meczu przez jednego gracza, to dodatkowo wygraliśmy naszą pierwszą złotą piłkę. W następnym meczu Pucharu Azji zmierzymy się z Karolem Benzyną. Dobra, pierwszy dwumecz półfinału Ligi Azjatyckiej. Co to robi baba? Dobra, miesz z tym. Zaczynamy. Let's go! Krycie Karola! Halo! Kliczy Karola! Brawo! O mój Boże! Gramy taki piach! Nie! Tylko nie Karol! Uwaga! Brałkarz broni! Bro, co ona tu robi? Milik, podaje do kolegi z drużyny! Prostopadłe podanie na Gołta! Kąt na skrzydle! Strzela! Co? Proszę was! Nie stracimy gola! Habibis! Damle Ruri! Nice! Ruleta! Milidinho! Dalej Milidinho przy piłce! Pędzi w stronę bramki! Strzela! Wytniemy to. Groźna sytuacja przed naszą bramką. Karo przy piłce. Mamy ją! Gołd jest wszędzie najlepszym zawodnikiem. Nawet w defensywie. Uwaga panowie! Bez komentarza. Tamer Ruri! Wreszcie! Bro! Za powolno tu idzie jakoś. Pierwsza połowa do końca. 1-0. Proszę. Koncentrujmy się. Nie! Super! Dam radę. Wierzy w nas. Gołd podaje do kolegi. Zaczekaj na mnie! Tamer Ruri gościu! Sysasu! Gół! I pierwszy gwity Gołta! Milidinho! Próba z Sysasu? Nie. Kryja odbiera piłkę. Tamer Ruri do mnie! Brawo! Lewa noga! Gol! Oczywiście, że tak. I gridi! Do zdobycia chociaż tej jednej bramki, która uratowałaby remis. Piękna sprawa. Jaka piękna sprawa, bro? Za kim jesteś? Powinieneś być za Gołtem. O nie grozi sytuacja? Nie! No i widzisz! Piękna sprawa! Mecz ma się ku końcowi. Jeszcze baba nam gola strzeliła. Jedną akcję tylko. Proszę cię, Klaudio. Please! Znowu jedna z bro! Pierwszy mecz zremisowaliśmy. Zaczynam od razu drugi. Ostatnio bardzo głośno jest to. Dobra. Teraz mówisz w superlatywach. Ale pamiętam dokładnie, co twój kolega powiedział. Dawaj! Moja? Pięknie? Pierwszy? Strzał! Fake! Aha, drugi! Oberstepery! Znowu fake! Okej. Tutaj? Tam Ruri? Wysoko! Na Gołta! Co ty robisz? Strzał! No i będzie out bramkowy. Bro, tak! Tutaj? Tam Ruri! Tu! No nie no, gościu! Pośpiesz się z tymi podaniami! Tam Ruri, tutaj! Strzał! Kryja, dajesz! Ty jesteś jedynym, który tutaj umie podawać. Na Gołta! I! Nie! Tam Ruri! Brawo! Tutaj! Jeszcze raz do mnie! Milik na wolnej pozycji! Gol! Nikt nie zdoła mnie podtrzymać! Żaden Pondzema! Żadna baba! Nikt! Proszę, tylko nie przed przerwą. O nie, to była ręka chyba. Czy nie? Pierwsza połowa, 1-0. Każdy tutaj jest do wywalenia. Bro. Dobra, mniejsze z tym. Co? Co to ma być? Bro. EA! The game is broken, EA Sports. No nie no. Bro. O, teraz nie widać. No nie. The game is broken! Harry Potter kurwa różdżką billboarda zaczarował. You're a wizard, Harry. Czekaj, może jak wybijemy w aut, to się to może zresetuje. Dobra panowie, spróbujmy to zignorować. Teraz już nawet Harry'ego Pottera wysyłają, żebym je powstrzymał. O, ładny trik. Dalej Milidinho przy piłce. Trybluje! Z dystansu! Nikt mnie nie powstrzyma. Nawet nie sam Harry Potter. Tutaj! I! Nie! No i tracą teraz. Jakaś drobna kontuzja? Ale to żaden problem dla Gołta! Tutaj? Okej, nic nie widzę. Drybluje. Milik! Wolny przed 16! Strzela! Gol! Co za trash bramkarz! Odjeźdźcie mu piłkę! Nic się nie stało. Za późno trafili. Masz? Brawo, Habibis! Jesteśmy w finale!
finale azjatyckiej Champions League zmierzymy się z Krzyśkiem Penaldo. Dobra, Habibis, zróbmy to. Tutaj? Z przewrotki! Szkoda. Jeszcze raz! A, za słabo. Uwaga. Penaldo przy piłce. Trybluje. 1-0. Wychyluj. Jeszcze zobaczysz. Podanie do Ronaldo. Strzela. Co wy robicie? Blok, blok, blok! 3-0. Wiem, co zrobimy. Spróbujemy kierów klicza. Kryja! Widzę ją! Główka! Gol! 3-1! Ja będę krył Ronaldo. Inaczej przegramy ten mecz. A! Do ciebie! Biegnij! Dobrze! Do mnie! Tam Rooney! Gol! 3-2! Jeszcze jeden gol! Dobra. Pierwsza połowa do końca. Trenerze, zmień tego Chińczyka. On gra przeciwko nam. Przysięgam. Sensu! Szkoda. Odnieśmy piłkę. Ja będę krył Ronaldo. Co ty zrobiłeś? Spokojnie. Nasz bramkarz Sin będzie go miał. Bierze w niego. Nie. Jeszcze 5 minut do końca. Jest na wolnej pozycji. Prawa noga. 4-3. Parę minut do końca. Presuj go! Nie no, ja wszystko muszę tu robić. Odbiliśmy piłkę, brawo! Szybko! Ostatni atak! Tam Rooney! Brawo! Milik też krzyżle! Biegnie! Tutaj masz! Zrób coś! Zaczekaj na mnie! Zaczekaj! Z powrotem, tam Rooney! Milik na wolnej pozycji! Strzela! Gol! Mamy wyrównanie! Brawo! Gol! Dogrywka. Odbiór przez Gołta. Podanie. Spokojnie, panowie. Ty za co? Co za bomba? Co za bomba? Przepiękny strzał. 26 metrów. Dobra, panowie. Teraz spokojnie. Przywieźmy to do domu. Nie, uwaga. Ronaldo przy piłce. 5-5. Co wy robicie? My gramy jak baby! My przegramy ten mecz. Nasza defensywa praktycznie nie istnieje. Ronaldo przy piłce. Podaje. Odbierz! Odbierz mi piłkę! Bramkarz broni. Ostatnia minuta meczu. Dzięki Bogu. Milidinio drybluje. No nic. Liczy na karne. Kryja maszlu. Nie stracz, proszę. Z powrotem do mnie. Tam Rooney! Chcę zasuł! Gol! Mamy to! Już nie zdołają zremisować. Wygraliśmy! Kończymy mecz! Jest! Wygraliśmy to! Co tam, Ronaldo? Jak tam leci? Widzowie, w następnym odcinku World Pool Cup! Przenosimy się do ojczyzny. Polska Górlą. I tak jak zawsze, to wy możecie zdecydować, gdzie nasz Gołt będzie grał w następnym sezonie. Piszcie w komentarzach, do jakiego klubu z polskiej ekstraklasy nasz Gołt ma przejść i widzimy się w następnym odcinku. Siema! Gołt. Go, 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 go,